Na temat śledzi można by różne eposy pisać, wiersze, całą poezję. Na kanale oczywiście znajdziecie kwestię śledzi przed Bożym Narodzeniem. Teraz zbliża się Wielkanoc, więc również chciałem pokazać, jak w XVI wieku przygotowywano śledzie do Wielkanocy i potrawy ze śledziami. Dlatego zrobimy je w takim musie jabłkowym z winem i do tego z ziemniakami. No, w pierwszej fazie oczywiście mamy nasze śledzie. One są solone. Można je wcześniej opłukać, albo jeżeli nie, bo i tak je potem będziemy solić. Weźmiemy sobie ze 4 śledzie. Weźmiemy sobie ze 4, może 5 takich większych śledzi. 4, no weźmy sobie z 5. Z 5 śledzi. Weźmiemy sobie z 5 śledzi, moi drodzy. I zalewamy je mlekiem takim 3-2, żeby one w tym mleku sobie posiedziały. I w ten sposób odstawiamy je na 1,5 godziny do 2 godzin. A korzystając z okazji, że w międzyczasie będziemy mogli przygotować sobie inną zaprawę, to przygotowałem jabłka, cytrynę, wino. To będzie taki drugi etap. Oczywiście mleczko sobie odstawimy. Jabłka podkroimy w kostkę. I z cytryny skórkę mamy. W tej skórce wsadzimy. I do rondelka, prawda? W tej skórce. I w ten sposób, czyli jabłka pokroiliśmy, obtoczyliśmy je w skórce z cytryny i jeszcze na zakończenie dolejemy wina. Ja tutaj doleję, żeby ta skórka z cytryny też się wypłukała, moi drodzy. Dolewamy. No, może troszkę więcej tego wina damy, bo to i tak weźmie się. I w ten sposób nasz rondelek bierzemy, kładziemy na ogień, tak żeby się udusiły, żeby z tych jabłek wyszła papka. Jak widzimy, jabłka nam się już rozgotowały na papkę, więc jeszcze zostaje nam zakończenie zrobienia tego musu do śledzi. No i do tego właśnie przystępujemy. W momencie, kiedy mamy już ten mus jabłkowy, dodajemy jeszcze miodu. Wlejemy sobie ładnie miodu, moi drodzy. Dodajemy z 2 łyżki musztardy. W ten sposób zrobi nam się taki musztardowo-jabłkowo-miodowy sos. I oczywiście z 2 łyżki chrzanu. I to wszystko wymieszamy i mus do śledzi jest gotowy. Minęło już ponad 1,5 godziny, także możemy nasze śledzie wyjąć. Z mleka oczywiście solimy je, pieprzymy. Ja ich akurat solił nie będę, dlatego że wcześniej one były w wodzie solone, więc z solą trzeba uważać. I jak je posolimy, popieprzymy, wrzucamy na patelnię, moi drodzy, i smażymy tak, żeby miały złocisty kolor. Bierzemy, czekamy tak długo, aż wezmą się, jakoś przyrumienią nasze śledziki. Śledziki się przyrumieniły, więc do jakiejś takiej żaroodpornego naczynia wkładamy je. Tak jak powiedziałem, trzeba z nimi uważać, żeby się nie posypały na jakieś mniejsze, ale przekładamy je do naszego żaroodpornego naczynia. No, chlup, chlup, chlup. Następnie co robimy? Polewamy sokiem z cytryny i wkładamy nasz mus, który zrobi. I tak wygląda nasz śledź duszony z jabłkami, z winem, w sosie musztardowo-chrzanowym. Czyli fantastyczne danie, które możemy sobie zrobić w Wielkim Poście. To jest przepis, jak podawałem, z XVI wieku. I na dobrą sprawę tego śledzia podajemy albo z frytkami, albo z ziemniakami. Zachęcam właśnie do tych staropolskich tradycji, które kiedyś były w Wielkim Poście.
Dlatego, że no, naprawdę to jest tak, jakby się smakowało całe wieki.